Czy ty masz jakiś kłopot z własną kobiecością, bo kiedyś Bartek Kasprzykowski, którego pewnie znasz. To ta kobieta właśnie, no tak, tak. Nie, ale Bartek Kasprzykowski powiedział mi taką zabawną tak? rzecz, że on jest z Tamarą Arciuch. I powiedział jej kiedyś, świata za tobą nie widzę. A ona, no nie mów mi, że jestem gruba. Kobiety są przeczulone na punkcie wyszukiwania zakamuflowanych albo w ogóle nieistniejących komunikatów, że coś nam jest się w nich... Jest z nimi nie tak. Tak. No to teraz ci powiem. Ja tak nie mam i wręcz przeciwnie, mam bardzo duży dystans do tego, jak wygląda mi, bo mam wrażenie, że zupełnie to nie ma znaczenia. Wiem, kim jestem, bez względu na to, jak wyglądam. A ty jesteś piękną kobietą. Ale właśnie mam świadomość tego, że jestem również piękną kobietą. A? Natomiast... Bezczelna, zarozumiała baba. Natomiast teraz przy okazji jakiegoś wywiadu, którego udzielaliśmy razem z moim mężem, napisałam... Widziałeś to? Tak, czytałem to. Napisałam, że komentarze na mój temat były takie, że jestem brzydka, a on jest taki piękny. I mój mąż mówi do mnie, leżąc w wannie, po tym jak przeczytał ten wywiad, mówi do mnie, dlaczego powiedziałeś, że jesteś brzydka? Ale przecież komentarze Ale naprawdę myślisz, że jesteś brzydka? Przecież jesteś piękna. Ale on musiał wejść do wanny, żeby się schłodzić, tak? Nie, on po prostu, ponieważ to wyglądał ten proces w ten sposób, że on napisał swoje wypowiedzi, ja napisałam swoje wypowiedzi i potem już my nie konfrontowaliśmy tego, tylko tego on to wywiad. Przeczytał. Tak, znaczy jakby to było autoryzowane, natomiast chodzi o to, że mój mąż mówi, nie do końca zrozumiałem, to znaczy, że ty myślisz, że jesteś brzydka, więc jakby dokładnie myśląc tak samo jak ty, tak? To znaczy nie, to nie jest ten problem. Znaczy ty masz taki problem, że powiedziałaś kiedyś, że uroda, czekaj, bo to znajdę. Uroda pod U. Uroda. Najbardziej przeceniana zaleta to uroda. Tak. Co ty masz do nas, pięknych ludzi? Nie, ja bardzo kocham pięknych ludzi, jestem estetką i właściwie otaczam się samymi pięknymi osobami. Twój mąż jest pięknym mężczyzną. Gdybym był gejem, azjatyckim gejem, to ja bym... Nie, to ja bym go z tej Kambodży nie wypuścił. Nie, jestem gejem. Znaczy sprawdziłem to wielokrotnie. Nie podobało mi się. No właśnie. Jesteś piękną, spełnioną kobietą. Ale wiesz co, zadzwoniłem do Michała, żeby mi powiedział jedną fajną rzecz na twój temat, której nigdy nie powiedział. Ale ty nie dzwoniłeś do niego, to jest kłamstwo. Kłamstwo to jest Coś to, że... inny ci to powiedział. Kłamstwo to jest to, że on ci się nie przyznał. Powiedziałem, Michał, powiedz coś takiego o Romie, czego nikt nie zna. I on powiedział, że przy tobie nauczył się nowej definicji słowa wieczność. O, wieczność u Romy to jest moment, kiedy ona mówi, będę gotowa za 5 minut.